Niepokalana Maryjo, Królowo Polski. Ja, Oktawian Leśniewski, dyrektor elektrowni Turów. Ja, Łukasz Rybarski, konsument prądu z elektrowni Turów. Stoję przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów i świętych. Stoję przed telewizorem w nieobecności świętego Mateusza i jego żony, milionerki już bez działki. Męczenników i patronów Polski, aby zawierzyć Twemu niepokalanemu sercu elektrownię Turów. Aby zawierzyć nasz powrót do przeszłości w nieobecności wszystkich debili, a przede wszystkim jednego debila, pana naszego męża nieobecnej, Agaty. Wszystkich ludzi zaprzyjaźnionych, pracowników byłych, obecnych, przyszłych oraz ich rodziny. W imieniu wszystkich Cholek i Cholaków, otoczony Czechami, Rosją, Niemcami, Białorusią i przekopaną do połowy Mierzeją Wiślaną. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzamy wszystkie ich czyny, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zawierzam teraźniejszość naszych dzieci, przyszłość naszych kredytów i wszystkich roztocz. Roztocz Twoją władzę, władne panowanie nad Twoim już zakładem elektrownią Turów. Roztocz na alergie, które powodują alergię, na piękną i świetlaną przyszłość. A Ty, Królowo Polski, rozporządzaj nami według swoich zamiarów i planów Bożych. I spraw, aby Twoje filmy zawsze kojarzyły się z naszym krajem. Dziś uroczyście zawierzam kompleks Turów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zawierzam państwo polskie latającemu cyrkowi Monty Pythona. I obieram świętego Michała Archanioła za patrona. Amen. I obieram ziemniaki na bimber, bo na trzeźwo znieść tego nie mogę. Amen.